Boli cię już głowa przed turniejem Pucharu Świata? Tak, dzisiaj szczególnie faktycznie. Chociaż nie, ja jestem człowiekiem, któremu sprawia ogromną przyjemność organizacja tego turnieju, więc im bliżej, tym lepiej. Ha? Dla mnie zaczyna się coś dziać, zaczyna gdzieś tam coś powoli być widać, powoli zjeżdżają się już w tym roku dużo wcześniej faktycznie to, co najbardziej widać, czyli trybuny. Już mamy rozrytą plażę, także już naocznie widać, że zaczynamy coś robić. No właśnie tego, że lastwa tam na plaży już jest, kiedy jakieś pierwsze konstrukcje będą tutaj? Konstrukcje stawiamy później, bo to będzie dopiero gdzieś tam koło 23-5 lipca. Natomiast faktycznie też z uwagi na trochę na ograniczenia kosztów, to próbujemy gdzieś tam dowozić to trochę wszystko wcześniej. Natomiast no, wszyscy czekają w blokach, żeby faktycznie zacząć to fizycznie budować. A co nowego tutaj będzie z takiej atrakcji dla kibiców? No, siatkówka to chyba oczywista sprawa. Jak zwykle mówię, że siatkówka jest najważniejsza, na tym się skupiamy najbardziej. Natomiast myślę, że w kontekście programu, organizacji będziemy mogli zaskoczyć kibiców fajnymi elementami, nie tylko tym, że bilety są, że płatna jest cała trybuna, tak? Natomiast nawet dzisiaj dostałem potwierdzenie, że podczas tych ostatnich dwóch dni finałowych rozdamy 5000 flag Polski, rozdamy mnóstwo parasoli, rozdamy mnóstwo parawanów, także cały kontener płynie do nas gadżetów z Chin w tej chwili. Czyli będzie biało-czerwono jak podczas Euro, bo tutaj samochody wszystko polskie. Będzie biało-czerwono, bo będzie biało-czerwony finał, także na to mocno liczymy, więc nie może być inaczej. Podobnie jak dziewczyny typujesz, że Kądziała Szankiewicz wygrają? Tak, oczywiście, tylko i wyłącznie nie widzę innej możliwości. Chociaż jest jedna jeszcze para, na którą mocno liczę. Zaraz, jak oni się nazywają? To co olimpijczycy z Polski, ale tak mówiąc już serio, to mam nadzieję, że chłopacy Fiołek, Prudel dojdą do siebie i faktycznie tak jak w zeszłym roku doszli do finału, to w tym roku nie będzie gorzej. No właśnie, nie będzie gorzej. Przydałoby się to pierwsze polskie złoto tutaj w Starych Jałonkach. Jeżeli byłby ten finał, to bym się bardzo cieszył, chociaż faktycznie no, mówiąc o jakimś progresie tak, na przyszłość, no to może faktycznie lepiej by było, gdyby było to złoto, nie obraziłbym się absolutnie. Mm-hmm. Ewentualnie złoto na Mistrzostwach Świata zaraz. No chyba, że na Olimpiadzie. No, wprawdzie nie będziemy mogli być na finałach, tak? Natomiast faktycznie wybieramy się na tam parę dni, żeby podglądać trochę organizację w Londynie. Federacja Światowa jest szczególnie oporna w tym roku, jeżeli chodzi o współpracę, co nas trochę już tutaj złości, bo czekamy na odpowiedzi na maile po kilka tygodni, ale widać, że Olimpiada faktycznie jest tą imprezą numer jeden w tym roku i zajmują się nią bardzo mocno. No ale dziś mamy nadzieję też zobaczyć te ich przygotowania tam przez te przynajmniej kilka dni i ocenić, jak to wygląda. Mhm. Mistrzostwa Świata to będzie impreza jeszcze większa rangą niż Grand Slam. Myślicie już o niej, co tam będzie, bo tutaj naprawdę impreza się zapowiada ciekawie, a tam musi być jeszcze lepiej. Tak, to faktycznie wyzwanie, które tak naprawdę realizujemy już w tej chwili, bo przygotowania do jednej i drugiej imprezy, można powiedzieć, jednego i drugiego roku trwają już równolegle. Dobieramy tak sobie partnerów, żeby w przyszłym roku już nie podpisywać kolejnych umów, tylko podpisujemy już je w tej chwili na 2 lata. Zresztą w dużej większości jest to kontynuacja współpracy z lat ubiegłych, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z tych ludzi, których dobieramy, z tych firm, które dobieramy do organizacji, więc faktycznie te przygotowania już do Mistrzostw Świata trwają. Natomiast no, na pewno będą one trwały dużo dłużej niż do Grand Slama czy wcześniejszych turniejów, bo będą trwały tak naprawdę, trwają już, a tak mocno zaczniemy je po tym turnieju, czyli od września i to będzie już specjalny zespół ludzi, który będzie to przygotowywał i dopinał każdy szczegół, bo wiadomo, że impreza jest o dużo wyższej randze, dużo więcej kosztuje i faktycznie ma dla nas dużo większe znaczenie. A kto zarezerwował już pokój tutaj z siatkarzy na Grand Slam? No te szczególnie leniwi, jeżeli chodzi o rezerwację pokoi, są w tym roku zawodnicy, natomiast tak naprawdę jeżeli chodzi o zgłoszenia, to mamy wszystkich najważniejszych. W przypadku niestety zawodników to jest tak, że oni to robią wszystkie formalności związane z hotelem, z przelotami, z przewozem, ich tutaj robią na ostatnią chwilę, ale zdążyli nas do tego przyzwyczaić, kiedyś się tym denerwowaliśmy, teraz no, mamy w tym doświadczenie i wiemy, że oni to po prostu zrobią, my te pokoje mamy, my te busy mamy przygotowane, tak,
Także spokojnie na to czekamy.